Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trzy rzeczy. Obiecałem porównać trzy modele kuchenek podgrzewaczy, których używam w terenie. I to już od dawna. Jakiś gość będzie nam przeszkadzał, na motorku sobie jeździ. Druga sprawa, pokażę wam przenoszenie na długo ekwipunku. Oczywiście nie wymyślę tutaj nowości, bo ludzie wymyślili już wszystko. Natomiast pokażę wam, dlaczego dla mnie to jest wygodne, przy tym co ja preferuję. Pokażę wam najnowszy pouch z kolekcji Outrider, który zrobił Patryk. I przestrzegę was przed kupowaniem badziewia. Zacznijmy od badziewia. Kupiłem w zeszłym roku w sierpniu na naszym portalu aukcyjnym kurtkę. Kurtkę marketową, puchową. Pokażę wam ją. Kurtka marketowa, puchowa. Za złotych 400. Kurtka, w opisie jej pisze, że jest dla wymagających użytkowników. Kurtka założona drugi raz zimą, bo latem była zakładana tylko po to, żeby się docieplić. Ja mam pod spodem aklimę wełnianą, więc generalnie to jest kurtka tylko i wyłącznie po to, żeby się docieplić. Pierwsza sprawa, zwracajcie uwagę na sprężystość puchu. Druga sprawa, zwracajcie uwagę, czy to jest puch, czy pierze i czy to jest kacze, czy gęsie. Najlepsze jest gęsie, najlepszy jest pajak z Bielska Białej, ma najlepszy serwis. Słuchajcie, to nie o to chodzi, że ja sobie przeciąłem kurtkę i że ona kosztowała 400 zł. Nie o to chodzi, ale ona nie jest ani ciepła, ani mnie nie grzeje, ani nic takiego. Ona się nadaje do spania, ewentualnie latem, żeby wyjść z namiotu i żeby się dogrzać. Latem. Kurtka puchowa na zimę, nie? Nadaje się na lato w górach. Więc lepiej jest doskładać, dołożyć kilka złotych i mieć coś porządnego, aniżeli kupować badziewie, bo w danym momencie nas na coś nie stać i połakomimy się. No ja jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę w niej jeszcze spać w namiocie, bo do tego się nadaje, jak sobie ubiorę sweter i bluzę wełnianą. No ale tak jak mówię, unikajcie moich błędów. A teraz pokażę wam najnowszy pouch z kolekcji Outrider i pokażę wam metody przenoszenia sprzętu na długo. Właśnie przy tym, jak noszę anorak, jak noszę długą kurtkę, jest to moim zdaniem bardzo wygodny sposób. Oczywiście każdy ma swój sposób, każdy preferuje swój sposób. Ja nie będę tutaj absolutnie mówił, jak kto to ma robić. Natomiast pokażę wam mój sposób i wytłumaczę, dlaczego zaprojektowałem takiego, a nie innego poucha. Pouch na długo, tak go nazwałem w swojej kolekcji, w kolekcji Outrider. Wykonuje go Patryk. O co chodzi? Zwykle pouche mamy, tutaj mamy szlufkę i nosimy je mniej więcej na pasku tak. Pierwsza sprawa. Jeździmy środkami transportu komunikacji miejskiej samochodami. Jeżeli nie mamy brzuszka, to jest cacy. Jeżeli mamy brzuszek, to już nie jest tak cacy i wszyscy o tym wiemy. Druga sprawa. Jeżeli mamy tego typu pouch, to możemy bardzo łatwo, bardzo szybko, nie rozpinając anoraka, nie odchylając kurtki, długiej kurtki, jak mamy na sobie na przykład smoka brytyjskiego, możemy dobyć najpotrzebniejszy ekwipunek. Ten pouch został zaprojektowany na tak zwane EDC, ale może być też torebeczką na dwójeczkę, bo jest wewnątrz szeroki, jak widać. Może pomieścić scyzoryk, zapalniczkę, rozpałki, sznurek i latarkę. Może pomieścić prowizoryczną apteczkę. Prowizoryczną, czyli taką, która będzie nam potrzebna na już, na teraz. Czyli może stanowić pierwszą linię w naszym codziennym użyciu, ale także do lasu, bo przecież tego typu pouch ma jakiś tam
swój klimat. Także polecam. Osoby, które przyjadą sobie na zlot do Tomka, a leśni ludzie idą w las, będą mogły wylicytować tego typu pouch podczas licytacji dla Kamila. Dobra, teraz trzy kuchenki, podgrzewacze, których używałem, używam i jestem z nich zadowolony. Pierwszy, który jest genialny, moim zdaniem, to jest podgrzewacz armii amerykańskiej. To jest wykonanie firmy Miltek. Drugi, kuchenka rozkładana na paliwo stałe, ale też na małe gałązki i na inne rzeczy. Tak się rozkłada, kładzie się kubek i można podgrzewać. To jest kuchenka niemiecka marki Esbit. Na różne rodzaje trzecia paliwa. Trzecia i ostatnia to jest kuchenka armii szwajcarskiej. Składa się z palnika nadstawki, którą kładzie się na pudełko z żelem. Ja nie wiem, czy żel tu jest w środku, bo ta kuchenka ma dość dużo lat, ale zaraz sprawdzimy. Jeżeli jest, to ją wypróbujemy. Żel był, ale wyszedł. Co nie zmienia faktu,
że możemy włożyć tutaj paliwo stałe, nalać denaturat i zagotować wodę, co też zaraz uczynię. A puszeczka jest bardzo szczelna i bardzo dobrze działa, pokażę Państwu. Dobra, wrzucimy sobie paliwo stałe. Do tej puszeczki. Zapalimy je. Puszka oczywiście jest wielorazowego użycia. Tu nie ma problemu. Fajnie. Paliwko nam się pali. Nałożymy nadstawkę. W ten sposób. Postawimy kubek. I nalejemy wody. Na herbatkę. I czekamy. Szanowni Państwo, dlaczego uważam i pokazuję te kuchenki i uważam, że one są niezmiernie wygodne i praktyczne. Po pierwsze, w każdej z nich albo pod każdą z nich możemy palić każdym rodzajem paliwa. Zarówno w tym wypadku, jak i w tym wypadku, jak i tutaj. Możemy wziąć puszkę po tuńczyku, wlać na przykład olej, wlać naftę, wlać benzynę, wlać żel spożywczy, palić. Podgrzewaczami możemy palić. Paliwem stałym możemy palić. Patykami jak najbardziej możemy palić pod taką kuchenką. Kolejna sprawa to jest kompaktowość tych urządzeń. Wszystkie zmieszczą nam się w jednodniowym plecaku. Wszystkie zmieszczą nam się w kieszeni plecaka ucieczkowego. Wszystkie będą miały wiele zastosowań w tak zwanym sprzęcie minimalistycznym. I w każdym z nich jesteśmy w stanie przenieść paliwo poza podgrzewaczem Armii Stanów Zjednoczonych, który mieści się na kubek. Jest kompatybilny z kubkiem i z manierką. Tak więc uważam, że są to bardzo dobre propozycje zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy nie chcą wydać dużych pieniędzy na swoją pierwszą kuchenkę, jak i dla minimalistów, którzy będą nosili ten sprzęt razem z paliwem, chociaż te kuchenki nie są na tyle wydajne jak palnik gazowy na przykład. Słuchajcie Państwo, wszystkie te kuchenki, które zaprezentowałem, czy podgrzewacze, mają swoje zastosowanie. Mają, ponieważ są bardzo wygodne, tak jak powiedziałem. Można w nich przenosić paliwo, które wykorzystamy. I mogą być sprzętem właśnie dla minimalistów. Dlatego, że jeżeli wybierasz się na spacer i nie chcesz palić ogniska, nie chcesz palić otwartego ognia, taka kuchenka, która jest mało wydajna, jest dla Ciebie dobra. Jeżeli kompletujesz plecak ucieczkowy, taka kuchenka jak najbardziej jest dla Ciebie dobra i wskazana. Jeżeli wybierasz się na nawet 2-3 dni w góry, taka kuchenka jest bardzo pożądana, wierzcie mi, bo będąc w śniegu, idąc w śniegu i musząc zrobić coś na ciepło, ugotować 200 ml wody na herbatę, żeby się rozgrzać i tak dalej, w takiej kuchence zagotujecie to bardzo szybko. Oczywiście możecie wykorzystać palnik gazowy, możecie wykorzystać kuchenkę na benzynę, ale my mówimy o tanich, sprawdzonych
dobrych rozwiązaniach demobilowych. Tak naprawdę wszystkie te rozwiązania są do 30 zł. Moja herbata zagotowała się. Już wasze zdrowie. Do zobaczenia następnym razem. A my z Korą będziemy się cieszyć przyrodą, która nas otacza. Dokąd jeszcze mamy śnieg. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu. Thank you.